wolałbym akurat jechać kładem ze sztywną tylną osią, ponieważ najchętniej nawet 450, ponieważ wiem, że mógłbym jechać wtedy bardzo szybko. I gdybym za cel wziął sobie wygrać ten prolog, to trochę to jest podobne do takiego krótkiego odcinka specjalnego podczas rajdu enduro i mógłbym ten prolog wtedy tutaj wygrać. Natomiast akurat do tego typu trasy kłady, którymi tu jedziemy, czyli 700 z niezależnym zawieszeniem tylnych kół, one się kładą na boki, nie są takie sztywne i to jest trochę zwalniające. Nie da się przejść tych zakrętów takim kontrolowanym, minimalnym slajdem, który daje największą prędkość. Oczywiście nie narzekam, tylko opowiadam. Tu stoją na przykład ośki KTM-y, ośki Raptory. Ci, którzy jadą ośkami, Raptorami czy 450-kami, mają największe szanse, żeby dzisiaj wygrać. Co nie oznacza, że w rajdzie będzie lepiej. Dwa lata temu z duszą na ramieniu i walącym sercem zaczynałem dokładnie w tym miejscu swój pierwszy Puchar Świata. To była pierwsza runda, tak jak i w tym roku. Właściwie kompletnie nie wiedziałem, czego się spodziewać. I od tego skromnego, parokilometrowego prologu, zupełnie nowym, nieznanym mi jeszcze wtedy kładem, zaczęła się przygoda 2010 roku, która zakończyła się zdobyciem Pucharu Świata. Wobec tego dzisiaj, kiedy mam takie troszkę déjà vu, stając na starcie tego prologu, myślę, czy w tym roku mam równie wielką szansę jak wtedy, chociaż to przed nami, więc nie wiadomo. A jak pierwsze wrażenia po prologu? Ciężko było? Prolog jest zawsze takim momentem, kiedy po raz pierwszy panujemy, staramy się zapanować nad adrenaliną i ze mną właśnie było tak dzisiaj, żeby absolutnie nie robić niczego, czego nie doskonale nie umiem. Prolog jest grą nerwów. A zadowolony jesteś? Oczywiście, myślę, że będę w granicach połowy stawki i to jest cel na dzisiaj, żeby jutro jechać już po śladach, po pustyni, a nie zakładać. Taki był cel i myślę, że uda się go osiągnąć.